Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Przy kawie. Asia Siowo. Dzisiaj zrobimy sobie coś słodkiego. Jakieś takie skromne upominki, mikołajkowe, świąteczne. Zaczniemy sobie od takich sanek. Bo jak zima, to sanki. Chociaż jak nie ma śniegu, to nie sanki. W naszej wyobraźni zimą jest śnieg, więc sanki jak najbardziej. Czego potrzebujemy? Takich laseczek. Ja je kupiłam w takim dużym w ogóle opakowaniu. Potrzebujemy dwie, żeby zrobić te takie łozy. I ja użyję sobie tutaj batonika. Możecie użyć innego. Fajne są te takie batoniki Kinder Country. One są takie płaskie. Też fajnie by wyglądało. Ja już sobie wcześniej wycięłam taki kawałek, żeby mi się po prostu zmieścił ten batonik, więc docinacie sobie na wielkość batonika mniej więcej, ale zobaczcie, ja tutaj zostawiłam po bokach po kilka milimetrów, żeby od razu te laseczki też przykleić. Możemy to zrobić za pomocą kleju na gorąco, albo za pomocą taśmy dwustronnej. Spróbujmy zrobić taśmą. Właśnie, bo nie powiedziałam, tutaj mam gąbkę, po prostu taką brokatową. Ale to nie musi być gąbka, możecie tutaj równie dobrze dać kawałek papieru. Dobra, batonik już jest doczepiony, zobaczcie, trzyma się. Teraz przyklejam tutaj te laseczki na bokach. Okej. Złamało się, o nie! Te sanki nie wystartują. Dobra, robimy wymianę. Przyklejam jeden i drugi. I tak naprawdę te saneczki będą już, no, praktycznie gotowe. Z taśmą jest o tyle dobrze, że później te słodkości wystarczy pociągnąć i one nam się odczepią. Teraz przyklejamy te płozy na bokach. I teraz na górę sobie jeszcze rzucam te dwie czekoladki. Ciach do batonika. Teraz sobie tutaj naprzód przykleję sobie jeszcze pana Mikołaja. Ho, ho, ho. Proszę, pan Mikołaj na przodzie sań. I ja teraz wszystko, o, bo mimo wszystko, no właśnie, pod ciężarem te cukieraski troszkę się odczepiają. Wiem, bo dałam piankę brokatową i pewnie do tego brokatu nie bardzo mi się trzyma taśma dwustronna. Więc ja sobie jednak tutaj podkleję to. Tylko też odczekam troszkę, żeby ten klej mi nie przypalił folii tutaj. No i teraz będzie już trzymać super pewnie. Ale dla bezpieczeństwa jeszcze tutaj po prostu całość z tą rzeczką zawiązuję. No i mamy oto takie słodziutkie saneczki. Prezencik numer jeden. Robimy od razu drugi. Drugi to będą aniołki z Ferrero. Potrzebujemy skrzydełek. Ja to wycięłam z papieru takiego. Coś a la serce. A to będą skrzydełka mojego aniołka. I tutaj potrzebuję kulki na głowę. I z czego możecie tą kulkę zrobić? Słuchajcie, kilka propozycji. Kuleczka styropianowa. Taka malutka. Pomponik. Koralik. Tutaj mam czekoladkę taką okrągłą. I jeszcze można też użyć takiej malutkiej bombki. Ja sobie wybieram tą kuleczkę drewnianą. Włosy możecie zrobić z waty, albo z włóczki, albo z wełny. Tak jak ja tutaj mam wełnę, taką czesankową. Ten koralik ma otwór, więc tutaj sobie macuję w otwór. Ale no, równie dobrze możecie po prostu przykleić klejem. Dołożę jeszcze troszkę. I będzie miała piękne włoski. Nie wiem, czy nie dałam za dużo, troszkę jej obetniemy. Umocuję sobie tą kuleczkę. Ciach. I teraz, zanim zamocuję skrzydła, robię jeszcze rączki. Rączki robię po prostu ze sznurka. Odmierzam sobie mniej więcej tyle. Na końcu robię takie malutkie supełki, żeby mi się gdzieś później nie porozwiązywał ten sznurek. Tak naprawdę możecie zrobić całą armię takich aniołów i obdarować, kogo tam uważacie. Wiecie, oprócz tego, że jest słodkość, no to też fajnie wygląda, nie? I teraz tutaj z tyłu, mniej więcej na środku, mocuję ten sznurek. Przekładam te rączki tutaj do przodu. O, i też delikatnie łapię klejem. Teraz mocuję to skrzydło, skrzydełka, w sumie skrzydełka, tak, skrzydełka. I ja temu aniołkowi jeszcze dodam taką malutką tabliczkę z napisem Wesołych Świąt. Tutaj sobie będzie w łapkach trzymał. Ciach.
Proszę, aniołeczek. Jaki słodziek. Trzecia propozycja to będzie choinka z czekoladkami. Ja tutaj miałam dwie choinki wydrukowane, mniejszą i większą. Odrysowałam je sobie na takim ozdobnym papierze. I teraz słuchajcie, biorę dwie czekoladki, mocuję je do mniejszej choinki. Ja tutaj mam te czekoladki Merci, możecie oczywiście użyć innych. Mocuję je sobie. Możecie tu użyć taśmy dwustronnej. A ja sobie przykleję. One mają po prostu tylko delikatnie się trzymać, żeby gdzieś się to nie posuwało od razu. Po obydwu stronach tutaj tej choinki robię otwory. Ja je robię dziurkaczem, jeśli nie macie dziurkacza, no to bez problemu. Nawet nożyczkami zróbcie. Teraz przeciągam tutaj wstążkę. Tutaj od tyłu przeciągam przez otwory. Z jednej strony i z drugiej. Jak widzicie, to są naprawdę bardzo szybkie mini prezenciki. I teraz przewiązuję tutaj te czekoladki. To jest taka wersja prosta. Mogłabym tutaj zrobić zabudowane takie, wiecie, pudełeczko, że tutaj te czekoladki by się tak wkładało. Ale słuchajcie, no to ma być szybkie. Więc robimy to w takiej wersji bardzo, bardzo prostej. Tu sobie odcinam. I teraz mocuję po prostu tą małą choinkę do dużej. Tutaj też możecie użyć taśmy dwustronnej, ale ja sobie na szybko zrobię klejem na gorąco. Ciach, przytrzymuję. Na górze zamocuję sobie jeszcze gwiazdeczkę. Taką mam małą cekinową gwiazdeczkę. Kapka kleju. Ciach, gwiazdeczko. I jeszcze tutaj, gdzieś tutaj dam jeszcze sobie napis Wesołych Świąt. Tylko gdzie? O, na czekoladce. Tak już delikatnie podkleję klejem. Mini, mini. Troszkę wysuszę. Ciach. I gotowe. Ta-dam! Daj, jaka słodziutka. Zobaczcie. Takie właśnie trzy moje propozycje. Choineczko. Aniołek. No i sanie. Proszę bardzo. Trzy propozycje. Która Wam się podoba najbardziej? Piszcie w komentarzach. Ja pewnie zrobię. Pewnie choinka. Powiem Wam, że tak elegancko wygląda nawet gdzieś w pracy, w firmie zrobić takie choineczki czy takie aniołki. No powiem Wam, że tak fajnie, miło. Miło dostać coś takiego. Tak mi się wydaje. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobają i zapraszam Was na kolejne spotkanie za tydzień. Pa!